A stworzył? To już 180 lat. Tyle czasu upłynęło od poświęcenia kościoła ewangelicko-augsburskiego. W ostatni weekend parafianie świętowali uroczyście tę okrągłą rocznicę. Właściwie to jest 180-lecie może nie naszego kościoła i poświęcenia tego kościoła. Natomiast sam kościół tutaj zawsze widniał na tym placu, tutaj tym placu Grunwaldzkim. Nabożeństwa, wystawy, odczyty skierowane były nie tylko do ewangelików. Chcieliśmy właściwie tak stworzyć tutaj ten jubileusz, aby móc zainteresować tutaj również Giżyczstan. Uroczystości uświetniły wizyty wielu prominentnych gości. Była pani wicemarszałek, która przyjechała z Olsztyna. Jest ona również naszą parafianką z parafii Sorkwit, jest mazurką z pokolenia. Również była pani burmistrz, pani Jolanta Piotrowska. Biskup tutaj również Jan Szarek, który przyjechał, który był tutaj proboszczem też przez 8 lat, starosta, jak również przewodniczący Urzędu Miasta, pan Lemecha, więc wydaje mi się, że również przez miasto i gospodarzy tego miasta ten jubileusz był zauważony. Kościół ewangelicki w Giżycku posiada bogatą tradycję. Tak jak wszystkie inne kościoły powstały w okresie reformacji, to znaczy od 1525 roku ewangelicy są obecni tu na terenie Mazur i większość kościołów, znaczy parafii pochodzi z tego okresu. Z tym, że tak jak w Giżycku powiedzmy, czy gdzie indziej, kościoły były przez te prawie 500 lat często wypalone, zniszczone i trzeba je było odbudowywać. I także ten kościół ma to szczęście, że te 180 lat stoi w tym miejscu, chociaż jest to z kolei już trzeci kościół w historii tego miasta. Biskup jest związany emocjonalnie z parafią w Giżycku. Lata, w których przyszło mu pracować nad Niegocinem, nie należały jednak do łatwych. Rozpoczynałem pracę właśnie w 1960 roku w Nawiadach, powiecie mrągowskim, a potem zostałem skierowany tutaj do Giżycka. Nie były to łatwe lata, ponieważ w tym czasie majątek kościelny był przejęty przez władze państwowe. I myśmy na przykład za plebanie musieli płacić czynsz, zresztą tak samo jak Kościół katolicki. Największym problemem w tym czasie dla nas to były przede wszystkim stałe wyjazdy naszych parafian. Niektórzy starali się po 15 razy o paszporty, a innym przynoszono paszport do domu, ponieważ gospodarka się podobała, ponieważ mieli ładny domek. I w ten sposób pozbywano się tych bardzo cennych ludzi, a przede wszystkim dobrych rolników. Kościół miał też problemy ze służbą bezpieczeństwa. To było nagminne, dlatego że w tym czasie chciano za wszelką cenę repolonizować Mazurów. Myśmy w tym czasie trochę wcześniejszym otrzymali zgodę na wydrukowanie śpiewnika ewangelickiego w języku polskim, bo takiego tutaj nowego nie było. I w tym czasie ten śpiewnik został wydrukowany między innymi w Szwecji. Władza państwowa dała zgodę na druk, ale kiedy po roku śpiewnik został wydrukowany, znalazł się w Polsce, nie otrzymaliśmy zgody na rozpowszechnienie śpiewnika i cały nakład poszedł na przemiał. No a poza tym mieszkanie zawsze było obserwowane, jak tylko jakiś gość zagraniczny się pojawił, to następnego dnia byłem przesłuchiwany, co on chciał i tak dalej. Na szczęście mamy teraz zupełnie inne czasy. Po 40 latach tutaj, kiedy wróciłem, zresztą prawie na każdym leciu byłem, na 150-leciu też, widziałem rozwój tego, co się zmieniło w sytuacji ogólnej. I należy się cieszyć z tego, że kościoły się zbliżyły, wyznania do siebie, że jest nowy zupełnie stosunek władz samorządowych do kościołów, do przedstawicieli poszczególnych kościołów, że ten duch ekumeniczny ogarnia wyznania. Taki prosty przykład to Krzyż Brunona. W 1962 roku nikt go nie chciał odremontować. Ani władza miejska, ani kościół katolicki. A w tej chwili to się robi od lat razem, wspólnie. I to jest takim wspaniałym przykładem, że ten wspólny świadek wiary,
jest po prostu poważany, czczony w obydwóch, czy właściwie w trzech kościołach, bo przecież on przyniósł tutaj chrześcijaństwo na te tereny. No a poza tym to, że parafie wszystkie i kościoły mają pełną wolność i to jest wspaniałe, że też granice są otwarte, że przyjeżdżają turyści, ci, którzy mają trochę tęsknoty za swoją dawną, małą ojczyzną. No i to wszystko powoduje, że ten klimat jest o wiele lepszy. Należy tylko sobie życzyć, żeby tak dalej było, żeby ta otwartość na wspólną naszą Europę, na wspólne nasze działanie jako chrześcijan było takie same, ponieważ jak to kiedyś powiedział arcybiskup Nosol, wierzymy w tego samego Boga, tylko trochę inaczej.